Witam serdecznie. Dzisiaj ze mną Żaneta Gels, która jest redaktorem i naczelnym i wydawcą magazynu Hipoalergiczni. I porozmawiamy o alergiach i o tym, co tutaj zrobić, jak nagle w rodzinie rodzi się mały alergik, a mama i tata po prostu są załamani, bo wokół jest pełno alergenów. Jak sobie z tym poradzić? Na co zwracać uwagę? Przede wszystkim nie wpadać w panikę. Nie powinniśmy sobie wmawiać, że teraz jest ciemna przyszłość, czarna chmura, przyszła koniec świata, mamy alergika w domu. Nie ma wyjścia. Wyjście jest. Przede wszystkim można szukać rozwiązań, żeby z tej alergii wyjść. To jest po pierwsze. Nie ma alergii, z której nie można wyjść, jest tylko kwestia czasu. Drugie, jeśli chodzi o samo dziecko, to oczywiście pediatra, alergolog, nie można sobie tego etapu podarować. Należałoby określić, jakie te alergie są i dlaczego jest wysypka, dlaczego jest kaszel czy katar. A jeśli już wiemy, że alergia jest powodowana na przykład przez alergen kontaktowy, czyli na przykład przez coś, co przez jest krem, którym na przykład smarujemy skórę. Można dodać, że alergia kontaktowa to jest taka alergia, której mogliśmy uniknąć, gdybyśmy wiedzieli wcześniej, że alergen kontaktowy jest przyczyną niepotrzebnej alergii. Bo możemy powiedzieć tutaj, że alergia kontaktowa, pokarmowa, tak, i wziewna. To są trzy rodzaje takich podstawowych grup alergenów czy alergii. Więc żeby uniknąć alergii, czyli jesteśmy w ciąży, przygotowujemy się do porodu, koniecznie nie chcemy mieć alergika, jeśli już go mamy, to teraz chcemy wiedzieć, co dalej. Wybieramy produkty certyfikowane, które mają instytucje za sobą, które już wypowiedziały się na temat składników i mówią o tym, że na przykład w produkcie, który jest do, tutaj mamy produkt do opalania, tak, czy ten są na bazie dwutlenku tytanu. I brzmi makabrycznie, tak, dla młodej mamy. Ale to jest tak zwany, brzmi makabrycznie, ale jest to jedyny tak naprawdę filtr, oprócz właśnie tam jeszcze tlenku cynku, dwutlenek tytanu, to są dwie substancje, które nas chronią w sposób mineralny, czyli bariera jest fizyczna, a nie chemiczna. Więc to są bardzo zdrowe filtry dla dzieci i dla alergików i dla wszystkich. A jakie certyfikaty? Jakie są najważniejsze? Bo jest tych firm certyfikujących pewnie trochę i każdy się chwali, że ma jakiś tam certyfikat. Samemu można zrobić certyfikat. No właśnie, można sobie wymyślić certyfikat i go nadać, ale jakie są takie gwarantujące bezpieczeństwo? Jest kilka certyfikatów i powiem może po kolei. Są certyfikaty duńskie, które ja akurat sobie bardzo cenię, ponieważ jest to federacja konsumencka, a nie firma handlowa. To jest taki niebieski wianek Astma Allergy Denmark. Pojawił się też jeszcze jeden znaczek, ale tutaj go nie mamy, który też jest niebieski i jest Allergy Certified. To jest z kolei organizacja globalna, międzynarodowa. I to są takie dwa niebieskie, okrągłe znaczki, którymi możemy się kierować. Jest to też znaczek, który się nazywa EcoCert. I z tego, co widziałam, to tutaj jeden z tych produktów, ten tutaj nie ma, ale ma na przykład ten tutaj. EcoCert to jest taki czerwony znaczek, dwa człony EcoCert. To jest francuska z kolei organizacja, która bardzo dokładnie sprawdza, jakiego pochodzenia są składniki i certyfikuje tylko produkty pochodzenia roślinnego, przy czym od 10 do 20% minimum musi być pochodzenia organicznego, czyli bez pestycydów, bez herbicydów, fungicydów i różnych środków chemicznych, które byłyby zastosowane do hodowli roślin, czyli możemy na tych certyfikatach polegać, że tam nie ma szkodliwej chemii, bo oczywiście możemy pójść w drugą opcję, możemy się nauczyć toksykologii i nauczyć się tych wszystkich substancji, które tutaj widnieją, czyli 26 co najmniej substancji zapachowych, które są bardzo groźne na liście unijnej, wymienione jako najbardziej szkodliwe alergeny na świecie, plus konserwanty, barwniki. Czyli należałoby szukać produktów, które nie mają barwników, konserwantów chemicznych, tak, zwłaszcza do norów formaldehydu,
i środków zapachowych. Nie wystarczy, żeby było na produkcie napisane nie zawiera środków zapachowych, ponieważ może mieć dolory formaldehydu, może mieć barwniki i odwrotnie. Producenci nas bardzo mocno naciągają. Certyfikaty nie kłamią. Tak. To jest bardzo taka duża wiedza. Nazwy tych substancji są dosyć trudne do zapamiętania. Ja mam akurat ze sobą lot tych hipoalergicznych, gdzie te substancje są tak zgrabnie wypisane i coś takiego możemy sobie powiesić na lodówce lub nosić w portfelu i po prostu sprawdzać składy kosmetyków, nie ufać tutaj kampaniom marketingowym, tylko po prostu to sprawdzać i także sprawdzić na stronie hipoalergicznych, bo naprawdę nazwy są dosyć trudne, a chyba troszkę nagminnie używane przez producentów, prawda? Te zakazane w Unii Europejskiej produkty, to też jest jakby no troszkę straszne, tak? Bo myślę, że rynek to zweryfikuje. Ja wierzę w to, że może się stać tak jak w Skandynawii, że konsument, który jest wyedukowany przez Federację Konsumencką, właśnie Astma Allergy czy Allergy Certified, są ci konsumenci uzbrojeni w wiedzę, nie kupują produktów w sklepie, które nie zawierają jakby na opakowaniu tego certyfikatu, powodując, że nie ma obrotu na tych produktach, które nas trują. Albo nam sukcesywnie na osi czasu szkodzą, tak? Bo nie wszystkie nas trują, tak? Ale niektóre nam szkodzą, jeśli używamy tego wszystkiego naraz za dużo. Więc zależy to tylko od nas. Więc tak, to my decydujemy, czy im się to będzie sprzedawać, czy nie. Więc polecam produkty z certyfikatami. Czyli tak, bierzemy ulotkę i sprawdzamy składy produktowe, a powiedz jakby jakie produkty wybierać, czy one powinny mieć dużo składników, czy powinny mieć mało składników, jaki zrobić zestaw taki top dla wyprawcy, dla małego dziecka, jak nie wiemy czy jest alergikiem czy nie. Wyznaję taką zasadę less is more, czyli mniej znaczy więcej i im mniej tych produktów na początek kupimy, tym lepiej. Po pierwsze, nie wiemy, czy dobrze trafimy z marką dla dziecka, więc lepiej kupić na początek 3-4 produkty, a nie 12. Na przykład coś, co jest do mycia ciała. Tutaj jest na przykład coś takiego jak szampon i żel do kąpieli. Czyli myjemy całe dziecko w jednym produkcie, nie skupiając się na tym, co do buzi, co do ciałka, a co do pupci. Czyli jakby stosujemy jeden produkt i na przykład do pielęgnacji skóry wystarczy zastosować oliwkę. Jeśli wszystko jest w porządku, nie widzimy, że na buzi trzeba dodatkowo, jak jest zima na przykład, stosować jeszcze jakieś inne produkty, to kupimy je później. Nie musimy kupować wszystkiego od razu. Ale jaką oliwkę tutaj tak przerwę, bo z oliwką tutaj też rozmawiałyśmy wcześniej. I na przykład jak ja rodziłam swoje pierwsze dziecko, to położna powiedziała, że najlepiej to polewać dziecko parafiną ciekłą, bo ona jest w składzie wszystkich kosmetyków, jest taka podstawowa, jest taka bez tutaj żadnych dodatków i bezpiecznie ciałko dziecka zabezpieczy. Ropopochodną frakcją. Teraz to wiem, tak, jakby na szczęście nic się nie stało i jakby organizm dziecka dobrze zareagował, no ale jednak popełniłam jakiś tam błąd, no i rodzice małych dzieci są nastawieni na... Ja zrobiłam tak samo, oczywiście. A, dobrze, dzięki. I oczywiście ja też polegałam na opiniach, na poradach. Dopiero tak naprawdę od kilku lat, jak prowadzę magazyn i rozmawiam z ekspertami, z naukowcami, już mam takie jakby dotarcie do wiedzy tej absolutnej, to wiem, że na przykład powinniśmy przede wszystkim otaczać się z produktami naturalnymi. Tutaj mamy przykład pieluszek, które są zrobione z celulozy, nie są bielone, nie są z dodatkami zapachu. Oczywiście jak porównamy sobie to z białymi produktami, tak, z białymi pieluszkami, to tak wygląda mało atrakcyjnie. Ale takie, że tak powiem, drugiej jakości. Tak, może, ale jeśli wybielimy to chlorem, no to ten chlor niestety zostaje, tak? Przenosi się do ciałka dziecka. Trudno sobie potem z tym poradzić. Mamy lubią produkty zapachowe. Pieluszka wiadomo do czego służy, więc zapachy tutaj trzeba się pohamować od tych zapachów. Dla mamy są potrzebne, dla dziecka nie. Więc taka chwila prawdy, dla kogo jest ten zapach. Pieluszki bezzapachowe i bez bielenia, czyli takie naturalne, mało atrakcyjne, bez barwników, tak, bez nadruków, żadnych miśków i tak dalej,
zrobią swoją robotę, tak bym to w skrócie powiedziała. Chusteczki tak samo, też stosować właśnie bez żadnych zapachów, bez tych sosów pachnących i atrakcyjnych miśków, nadruków. Naprawdę nie jest to dla dziecka potrzebne. Wiadomo też, do czego takie chusteczki służą, tak? Wyrzucamy je zaraz po minutowym zastosowaniu. A ta oliwka, powiedz, którą pokazałaś, powiedziałaś, że jest dobra. Dlaczego jest dobra? Jak na co powinniśmy zwracać uwagę? Przede wszystkim przy oliwkach powinniśmy mieć ekocert. Dlatego, że oliwka, wiadomo, to jest coś, co powinno być pochodną olejku. Olejki z pestek moreli, z oliwy z oliwek, z olejku kokosowego. Powinniśmy się kierować tym, żeby ten olejek był przez skórę zjedzony, ponieważ to jest. On jakby, na pewno się wchłonie. Co by tam w nim nie było, wejdzie do skóry, do i skóra biegu. Oczekuje na odżywienia, natłuszczenia, regeneracji i to jest dla niej pokarm. To jest jak sałatka. Natomiast jak damy, nie będziemy pokazywać, które marki, ale jeśli mamy olej mineralny jako główny składnik oliwki dla dzieci, to ja to takich co tam produktów, jest w środku? No to tam jest właśnie ropopochodna substancja, to jest jedna z frakcji ropy naftowej. Super. I taki akurat rodzaj oliwki nie jest wchłaniany przez skórę jako pokarm. Skóra sobie musi z tym poradzić jako płaszcz, który zakrywa skórę, po pierwsze hamuje oddychanie, po drugie wchłanianie i wydalanie na przykład toksyn, czyli skóra się nie może oczyszczać, bo jest tak naprawdę zalepiona i owszem pozornie uzyskujemy efekt gładkości, ale skóra nie dostaje swojej sałatki, tylko dostaje litr benzyny w przenośni. Więc to tylko chcę powiedzieć, że najlepiej szukać oliwek naturalnych, jeśli nie możemy sobie poradzić oliwa z oliwek i olej kokosowy. Bardzo proste, nawet spożywcze produkty. Czyli tak, w wyprawce podstawowej mamy płyn do mycia ciała, coś do kąpieli, i głowy, oliwkę i to jest trzy. Co my tutaj jeszcze? No i coś do opalania, więc tutaj mamy takie produkty, które są oparte na dwutlenku tytanu. Tutaj jeszcze mamy taki preparat, który jest jakby zamiennikiem dla chusteczek, czyli jeśli mamy taki preparat do czyszczenia rąk, czy na przykład jesteśmy na spacerze w podróży, to możemy zastosować nawet ręcznik papierowy i właśnie taką piankę. Pianka jest certyfikowana, jest bez parabenów, bez alkoholu, bez dodatku zapachu i są same substancje naturalne. Więc ten produkt przejdzie nasz test i znajdzie się w dziecięcej kosmetyczce. Jest tutaj też taki produkt Bentley Organic, który ma też certyfikaty. Jest bio, jest wegański, same składniki naturalne. Konserwant to jest kwasek cytrynowy. Bezpieczny konserwant. Po opalaniu na przykład. Tak? I tego już nie musimy kupować jako to minimum. Tak? To też można powiedzieć, że jest opcja dla chusteczek, tak? Ale to nazwałabym takim minimum. Jeśli stosujemy niestety jakieś pieluszki, które uczulają dziecko, tak, i pupa jest czerwona, to wtedy jest coś, co się nazywa maścią, tak, na odparzenia, a jeśli jest zima, wychodzimy na spacer, dziecko ma suchą skórę, to wtedy możemy też rzeczywiście stosować krem ochronny. Ale ta baza to jest tak naprawdę to. Daje się, znaczy, no jest wiele kosmetyków, które szczycą się etykietą naturalną, no ich cena jest na kilkukrotnie większa niż innych kosmetyków. Zgadza się, to się zgadza. Tylko patrząc na ilość tych kosmetyków, które kupimy i wydamy na przykład na taki produkt 30 zł zamiast 19 zł, tak? Czyli powiedzmy, że jest to 10 zł różnicy. Czy na przykład na taki preparat wydamy 80 zł zamiast 45, to można powiedzieć, że to jest dwukrotna różnica. Czy na przykład kupimy taki preparat zamiast powiedzmy chusteczek, no wydamy kilkanaście, może kilkadziesiąt złotych więcej. Ja porównuję to do niewydanych pieniędzy w aptece na drogie sterydy, antybiotyki i te kilkadziesiąt złotych różnicy na takim pakiecie produktów to nawet nie jest jeden lek, którego może nie kupimy, nie wspominając już o lekarzu,
bo prawdopodobnie nie będziemy czekać i na płaczu dziecka wizytę i pojedziemy prywatnie albo wezwiemy lekarza do domu i zapłacimy dodatkowo 100 zł. Więc ja traktuję to jako inwestycję w zdrowie dziecka, a dla mnie ceny produktów, jeśli krem 50 ml do twarzy kosztuje kilka złotych albo krem dla dziecka kilkanaście, ja się boję takich cen, bo ja już wiem, co tam jest. No to super. Bardzo dziękujemy. Mam nadzieję, że rozwiałyśmy trochę tutaj wątpliwości. Więcej opisów na stronie. Zapraszamy na stronę. Na stronie internetowej. Hipoalergicznych i wyboru rodziców. Tam znajdziecie więcej informacji. Też, ale właśnie też można wrzucić sobie w Google środki zapachowe, szkodliwe. I można wyszukać sobie na przykład stron EWG, Cancer Oficjalne. Foundation, duńskich organizacji. To wcale nie musi być coś, co jest u nas. Google nam dużo pomoże, aczkolwiek no, możemy tych linków znaleźć za dużo. Szukajmy wiarygodnych instytucji. Tak. Dziękujemy bardzo. Dziękuję.